prawego. Bierzaj! Pal! Za nami 16 piknik kawaleryjski w Suwałkach. Przez dwa dni w mieście królowali ułani z kilkunastu grup rekonstrukcji historycznej z całej Polski i Litwy. W sobotę były tradycyjne już zawody nad zalewem Arkadia i przejazd ulicami Suwałk, a w niedzielę na placu przy ulicy Świerkowej pokazy sprawności kawaleryjskiej, konkursy władania szablą i lancą oraz gwóźdź programu Inscenizacja historyczna, epizod z bitwy pod Filipowem z 1656 roku. Były widowiskowe szarże husarskie i głośne armatnie wystrzały. Wszystko po to, by przybliżyć licznie zebranej publiczności wydarzenia z czasów, które w potopie opisywał Henryk Sienkiewicz. Natomiast historię potyczki przybliżył Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, które zorganizowało piknik oraz przybyli rekonstruktorzy. Bitwa miała miejsce w 1656 roku, mamy w tym roku okrągłą rocznicę i chcieliśmy uczcić tą rocznicę i pokazać fragment tej bitwy. Będzie to potyczka polskiej husarii z wojskiem szwedzkim, a tak naprawdę to są ludzie w mundurach, czy też w strojach polskich, bo jak pamiętamy, po stronie szwedzkiej walczyło wojsko radziwiłłowskie. Tak naprawdę wygrali Brandenburczycy, Gosiewski musiał opuścić pole walki, ale zrobił to tylko i wyłącznie dlatego, żeby ocalić swoje siły. W związku z tym można by powiedzieć, że jest to porażka, ale ze wskazaniem na naszą stronę do zwycięstwa, prawda? Taktyczny odwrót. Z praktyki stwierdzam, że jak się opuści tego nosala i tą kopię w pół ucha, to tylko konie wtedy niosą do zwycięstwa. A ty myślisz, żeby przeżyć, nawet w tej rekonstrukcji czy inscenizacji. Piknik cieszy się w Suwałkach olbrzymią popularnością i każdego roku gromadzi setki widzów. Jak mówią przybyli, to żywa lekcja historii. Sympatyczna impreza, uważam. Bardzo pozytywna, dająca młodym ludziom obraz, przynajmniej jakiś taki ramowy obraz tego, co działo się kiedyś. Jest to jakaś taka żywa lekcja historii. Każdy może, właśnie młodzież, dzieci zobaczyć swoją historię, jak kiedyś było.